dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, jestem mieszkańcem Najusi, często na odcinku drogi S7, tutaj na rynku od Szela do Pałkowa zdarzają się w okresie letnim wypadki drogowe, zdarzenia drogowe. Często ruch drogowy biegnie wtedy przez małą Rusię, natomiast oczy jest kierowany... Jestem mieszkańcem wsi Mała Ruś, która leży z boku drogi S7. W okresie letnim bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych na odcinku, na drodze S7, na odcinku od stacji Szela do Wałdowa na północy całym. I wtedy często jest tak, że droga jest zamknięta, włączona z ruchu do tych wszystkich czynności policyjnych i prokuratorskich. I wtedy ruch jest kierowany przez naszą wieś, przez Kaczory, gdzie mamy zrobioną w dużej części nawierzchnię asfaltową. No, tylko do, natomiast do nie mamy, tak, tak, ale chodzi o to, że nie mamy we wsi żadnego ograniczenia w tej chwili prędkości, mimo super nawierzchni. I nie mamy, ten ruch wtedy jest naprawdę duży, skierowany z siódemki. I nie mamy zrobionego żadnego, że tak powiem, takiego, jak to się mówi, policjanta, tak, śpiącego, który by niwelował prędkość we wsi, czy coś w tym kierunku dałoby się ewentualnie zrobić. Na odcinku może ja wyjaśnię sprawę, bo jest pani Ostrowska. Wykorzystajmy obecność pani naczelnik wydziału tutaj z powiatu, ze starostwa. I to jest sprawa dotycząca między zarządu. To jest sprawa, która dotyczy odcinka od ulicy, od Międzylesia do Małej Rusi. To jest nowy, no, to jest droga gminna, tak, która... A, no. Panie wójcie, proszę udzielać cudzy sobie odpowiedzi. Oczywiście, że tak, proszę, mówię, dziwię się, że akurat ten wniosek słyszę bardzo dobrze, że go dzisiaj słyszę, bo nie słyszałem go wcześniej. Oczywiście, że zajmę się tematem i nawet nie trzeba pisemnie sprecyzować, na pewno zorientujemy się, jak to wygląda. Na pewno nie wchodzą w rachubę śpiący policjanci, bo takiego trzeba odchodzić, takich rozwiązań. Ale sprawdzę, czy jest ograniczenie prędkości. Mówię, była nowa inwestycja, na pewno była oznakowana, może któryś znak zaginął, jeszcze może sprawdzimy, przyjmuję uwagę. Szanowni Państwo, drodzy Państwo, Szanowni Państwo, chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować za Państwa obecność tutaj. Zanim jednak zakończę to dzisiejsze spotkanie, chciałabym oddać głos Panu Staroście Andrzejowi Wiczkowskiemu. Szanowni Państwo, to nie jest jedyne spotkanie. Właśnie. Którą my tutaj musimy wykonać, bo tak chyba prawdę mówiąc, to utrudnienia większe czekają Lubajny i Zwierzewo niestety. I przed nami są trudne spotkania tam. Ja chciałbym powiedzieć, że ze względów technologicznych i procedury całej, my musimy podjąć decyzję jako właściciele dróg, bo tak to trzeba określić. Do końca przyszłego tygodnia. Więc do końca przyszłego tygodnia będziemy też prowadzić negocjacje, jeżeli chodzi o tak zwane zadośćuczynienie, czy jak to można nazwać, no, czy rekompensatę z firmą Budimex. Powiadomimy oczywiście Państwa na kilka dni przed tym terminem, jakie są nasze propozycje, bo to też jest ważne, żebyście Państwo tą informację mieli. My będziemy tutaj starali się, żeby te wyniki negocjacji były jak najlepsze dla naszych samorządów, bo to trzy samorządy obejmuje. Na pewno wchodzą w grę tutaj określone ulice, które już wcześniej były poruszone, wcześniej przedstawione. Nie ukrywam, że najtrudniejsze rozmowy przed nami. I dlatego serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, bo dla nas jest to ważne, żeby ludzie wiedzieli to raz, a żeby mogli się wypowiedzieć, bo czasami te wasze informacje są bardzo cenne i czasami my tych informacji po prostu nie mamy, a niektórych rzeczy też nie widzimy. Dlatego serdecznie dziękuję Państwu i Pani za zorganizowanie spotkania. Szanowni Państwo, bardzo Was proszę, najpierw to serdecznie jeszcze raz dziękuję.
bardzo was proszę o to, byście kontaktowali się z członkami Rady Osiedla. I jeśli ktokolwiek jeszcze ma, czy jakieś wątpliwości, czy jakieś niejasności, czy chciałby uzyskać informacje bądź pewne sugestie, które tutaj czy panowie z Budimexu, czy pan starosta, czy pan wójt bądź burmistrz tutaj pod naszym adresem kierują jako pewne zadośćuczynienie, to bardzo proszę, żebyście państwo kierowali to do członków Rady Osiedla czy do mnie bezpośrednio. A ja chciałabym nisko się ukłonić i panu staroście, i panu burmistrzowi, i członkom Budimexu, i panu, zaraz, i panu dyrektorowi w szczególności, że tam będę gościć w tym Budimexie, żebyście mnie tam nie wyganiali, bo należę do tych osób, które potrafią oknem wejść. W związku z tym bardzo proszę, żebyście uwzględnili tutaj nasze pewne prośby, sugestie i nasze przemyślenia. Natomiast dziękuję, słuchajcie, w sposób szczególny też panu wójtowi, ponieważ tak się złożyło i przepraszam pana wójta za to, że osobiście go nie zaprosiłam. Muszę się przyznać do pewnego fopa, że osobiście nie zaprosiłam, ale uczynili to w moim imieniu. Dzisiaj były rozmowy. Tak. W moim imieniu uczynili to pan starosta i pan Najmowicz, także panie Bogusławie, dziękuję serdecznie i przepraszam. Tak? Serdecznie państwu dziękuję za tak liczne przybycie i za to, że wsparliście w pewne sprawy, które nam potrzebne.